Sfinerski szukał w sobie, czyli w pewnej wizji. Jeżeli ta wizja się pojawiła, to zaczynał reżyserować i, i go tworzyć. Ci reżyserzy byli bardzo starannie przygotowani prawie we wszystkim, od strony scenografii, znaczeń, litery tekstu, interpretacji itd., itd. Natomiast to, co cechuje współczesnych reżyserów, to jest raczej. Powiedzenie sobie, ja wchodzę w pewien proces twórczy razem z Wami, aktorami, ale nie wiem dokąd pójdziemy. I ja nie wiem dokładnie jeszcze, co ja chcę powiedzieć. Ja nie wiem, co ten tekst dokładnie znaczy. Dopiero wspólnie, razem musimy to odczytać, rozszyfrować, nadać dzisiejsze znaczenie. Dokąd dojdziemy, nie mam pojęcia. Może kompletnie zbłądzimy? Nie wiadomo.